Hej, witajcie. Karierowy wtorek. Lubię te odcinki. Mobilizują mnie trochę tak, żeby przemyśleć też nad tym, co ja robię, jak robię. Ale, ale przejdźmy do tematu. Nie wiem, czy to jest nadal aktualne tak naprawdę, ale za moich czasów mówiło się tak i spotkałem się z tym wbrew pozorom kilkukrotnie co najmniej w czasie mojej kariery, czyli w czasie tych kilkunastu lat, kiedy pracuję zawodowo, że każdy powinien kiedyś spróbować pracy w korporacji. Um, jest to bardzo ciekawe zagadnienie, i postanowiłem się dzisiaj troszkę z nim zmierzyć i wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi, jeżeli spotkalibyście się z tego typu stwierdzeniem, z tego typu, nie wiem, sugestią, ktoś poleca, popracuj w korporacji itd. Jak wiemy. Rynek pracy składa się z ogromnej ilości firm, prawda? Wiele tych firm aspiruje tak naprawdę do tego, żeby być, nie wiem, mianem, nosić miano korporacji, że my to jesteśmy wielką firmą, już o nie wiadomo jakich standardach. Po drugiej stronie szali mamy, nie wiem, startupy, mamy firmy, które dopiero zaczynają, jakieś firmy rodzinne, różnego typu e, konstrukty, które rządzą się swoimi prawami i dają określone rzeczy. I teraz. Tak naprawdę dlaczego przyjęło się, że praca w korporacji jest czymś co warto zrobić i co e, każdy w swoim CV powinien mieć. Zacznijmy przede wszystkim od tego, że co tutaj jak gdyby ta korporacja oznacza. Korporacja oznacza firmę o rozpoznawalnej marce, dużej, o dużym zasięgu, najprawdopodobniej nie tylko na jeden rynek. E, która tak naprawdę rozpoczęcie pracy, czy, czy też podjęcie pracy w tej korporacji, i daje pewien prestiż naszemu CV. Czyli ja mógłbym powiedzieć wprost, że w moim przypadku, takim prestiżowym dwoma punktami, jeżeli chodzi o takie korporacje, które właśnie scharakteryzowałem jako zasięg międzynarodowy, ogromne firmy, to było T-Mobile i dopiero co zakończona współpraca w Samsungu, prawda? To jak gdyby. Każdy pracodawca zna te firmy, więc w pewien sposób daje nam to fajną rozpoznawalność, jeżeli ktoś przegląda nasze CV, a nie zna nas, osobi nas, os nas osobiście. Bo jeżeli pracujemy w firmach, które są lokalne, rodzinne, to takiego rozpoznawal takiej rozpoznawalności tak łatwo możemy nie mieć, bo ktoś może po prostu nie znać tych firm. Druga rzecz, która jest bardzo istotna i która wynika z pracy w korporacji, jest y określony sposób y określony sposób jak zarządzane są te firmy, jak zdobywamy w nich wiedzę i jak one dbają o pracownika. Więc po kolei. Te firmy są zbudowane w taki sposób, że dają nam dostęp do wielu poziomów, wielu działów, wielu sposobów prowadzenia działania i mamy okazję poznać bardzo wiele doskonale opracowanych procesów. Które mają doprowadzić do osiągnięcia określonych efektów. I tyczy się to zarówno współpracy między działami, tego, jak ma pewne projekty mają być przeprowadzane, również tego, jak nasze wyniki są skwantyfikowane, jakie mamy KPI do osiągnięcia. To wszystko nauczy nas korporacja, bo ona po prostu musi działać według określonych cech. Nie będzie w niej takiego luzu, jakiego możemy się spodziewać po małej firmie, nieformalnych stosunków i tak dalej. Nie. Korporacja zawsze będzie takim tworem, który będzie miał bardzo sztywno zdefiniowane pewne ramy. Będzie miał pewnego rodzaju bezwład idący za tymi ramami, ale z drugiej strony jest to coś, co jeżeli dobrze się nauczymy, pokaże nam po prostu, jak działa de facto każda firma. Oczywiście w odpowiedniej skali. Kolejnym elementem jest to, że. Tego rodzaju firma daje nam doświadczenie i każdy, kto ogląda nasze CV, może domyślać się, że pewnie pracowaliśmy w środowisku międzynarodowym, że pewnie posługiwaliśmy się językiem angielskim, że braliśmy udział w projektach, które o swoim zasięgu były znaczące. I tak naprawdę umiemy się poruszać w ramach tego typu działań, prawda? Bo mamy doświadczenie z tym wszystkim związane, więc i będziemy pewnie umieli się z kimś spotkać i porozmawiać, i zrobić pewnego rodzaju analizy itd. Tak Korporacje również daje nam możliwość zetknięcia się z bardzo nowoczesnymi narzędziami. Oczywiście nie jest to reguła, ale bardzo często jednak pewnego rodzaju e, narzędzia, których przyjdzie nam się posługiwać, będą bardzo dobrze rozwinięte, dadzą dostęp do niezliczonej liczby danych, nauczą nas jak na tych danych pracować, jak generować pewne raporty, więc przystosują nas do tego, jak sobie to wszystko organizować. No i finalnie jest jeszcze kwestia tego, jak te korporacje podchodzą do pracowników, czyli Zazwyczaj mówimy o stabilnym zatrudnieniu, umowa o pracę, bo korporacje nie bawią się w żadne inne, tak naprawdę, rozwiązania, bo po prostu nie opłaca im się to. Więc jest to pewnego rodzaju stabilność, którą wiele z osób lubi i ceni sobie, albo tak naprawdę wręcz poszukuje w początkowych etapach kariery. Również idący system wynagrodzeń, benefitów i tak dalej jest bardzo dobrze rozwinięty. Wszystkie te elementy, z których śmiejemy się niejednokrotnie, owocowe czwartki, i tak dalej i tak dalej to wszystko znajdziemy w korporacji. Jeżeli miałbym powiedzieć personalnie, co dała mi praca w korporacji, to nigdy oczywiście patrzyłem w pewien sposób prestiżowo, że Samsung, T-Mobile są pewnie też firmy, a w zasadzie nie pewnie, ale są firmy, w których zawsze też chciałem pracować, jeżeli chodzi o takie globalne marki i korporacje. Nie wiem, może kiedyś się uda. Natomiast ja wyniosłem rzeczywiście, mmm, krótko podsumowując, żebym też nie przeciągał tego materiału, umiejętność pracy w zespołach międzynarodowych, w środowisku międzynarodowym. Bardzo dobra umiejętność analizy rynku i tego, jak działać na tym rynku, i też tak naprawdę umiejętność tworzenia otoczenia dookoła mnie w pracy, gdziekolwiek poszedłem potem, w sposób, który pozwala mi działać płynnie. To znaczy, nauczywszy się wszystkich procesów korporacji i schematów działania, jestem w stanie przenieść na wiele obszarów, gdziekolwiek nie pójdę, i usprawniać pewnego rodzaju działanie w sposób, który jest dla mnie po prostu wygodny. To są chyba takie najważniejsze elementy. Nie będę tu już mówił dzisiaj o minusach, bo to chyba nie o to chodzi. Każde miejsce ma w końcu swoje plusy i minusy. Pracowaliście w jakiejś megakorporacji? Jak zapatrujecie się na to powiedzenie? Czy, że każdy powinien mieć chociaż raz w życiu popracować w korporacji? Ma to jeszcze wartość w dzisiejszych czasach? Dajcie znać. Przy okazji, jeżeli ktoś dotarł do tego miejsca i chcecie, to poproszę o komentarz. To nagram, jak pracowało mi się w korporacji takiej, jak był Samsung. A póki co tyle. Udanego wtorku i reszty tygodnia. Hej!